Marcelina Ziętek i Piotr Żyła zaskoczyli swoich fanów, publikując na swoich profilach w mediach społecznościowych serię wspólnych zdjęć. Para chętnie dzieli się swoimi radosnymi chwilami, co cieszy ich obserwatorów. Niestety, Piotr Żyła, znany skoczek narciarski, nie mógł wziąć udziału w inauguracyjnych zawodach Pucharu Świata w Lillehammer z powodu kontuzji, co było dla niego dużym rozczarowaniem. Marcelina Ziętek Aktorka znana z seriali TVN robi wszystko, aby poprawić humor ukochanego w tych trudnych chwilach. Po burzliwym rozwodzie z Justyną Żyłą, Piotr znalazł pocieszenie i wsparcie u Marcelini. Para wspólnie stawia czoła wyzwaniom, z jakimi musi się mierzyć Żyła, zwłaszcza teraz, gdy rehabilitacja po kontuzji jest dla niego priorytetem. Ich wspólne zdjęcia, pełne ciepła i bliskości, pokazują, jak ważne jest dla nich wzajemne wsparcie. Piotr intensywnie pracuje nad powrotem do formy, a Marcelina jest przy nim, wspierając go na każdym kroku. W przerwach od intensywnych treningów Piotr Żyła znajduje czas na spędzenie chwil ze swoją ukochaną, Marceliną Ziętek. Marcelina stara się umilać mu czas, odciągając myśli od problemów ze zdrowiem. Ostatnio para postanowiła na chwilę oderwać się od codziennych trosk i wyjechała do Krakowa. Celem ich podróży było uczestnictwo w słynnych zawodach jeździeckich Kawaliada, co było okazją do oficjalnego potwierdzenia ich wspólnego zainteresowania, które do tej pory nie było szeroko znane. Kawaliada, będąca ważnym wydarzeniem dla miłośników jeździectwa, co roku przyciąga tłumy entuzjastów i znanych osobistości, w tym Martę Kaczyńską. Tym razem wśród obecnych na trybunach znaleźli się także Piotr i Marcelina. Para nie kryła swojego zachwytu wydarzeniem, co chętnie podzielili się na swoich profilach na Instagramie. Zamieścili wspólne zdjęcia z zawodów z podpisem, skoki troszkę inne, ale też emocjonujące. Pod postem szybko pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy od fanów, którzy wyrazili swoje zachwyty słowami takimi jak: Piękna para coś pięknego witamy Piotrek na wielkiej jeździeckiej skoczni czy piękne widoki. Inni reagowali serduszkami i emotikonami płomieni, co świadczy o ciepłym przyjęciu tej nowości w życiu pary.